Jest! Wreszcie dobiegliśmy do tej wioski, gdzie istnieje sandrób i coś jest tutaj postawione. Alek, dawaj biegnę, szybciej. Biegnę. To jest oznaka! Słoneczko! Tak, zgadza się! To jest znak w końcu, jego. Po tylu godzinach poszukiwań wreszcie nam się udało, ale teraz słońca nie ma. Jest księżyc, noc, a za nocy kto jest, Alek? Bo to nie sandrop, tylko... Mundrop. Tylko kto? To jest mundrop, no. Dokładnie. Nie sandrop, tylko mundrop. Mówię mundrop, mówię. On się zmienia. Gdy jest noc, to jest mundrop. Gdy jest słońce, to jest sandrop. Musimy na razie się schować i poczekać na tego dobrego, a nie na tego złego. Zostawcie łapeczkę w górę. Kto mnie słyszy, kto mnie widzi, to możecie sobie kliknąć łapencję na szybkości. Wbijamy 10 tysięcy łapek. Kto tam by chciał, to z góry każdemu dziękuję. Przejdźmy szybko. O, skrzynka. Mogę otworzyć? Ty, no, ale... no, Otwieramy razem, widzowie. Ej, a bo czekaj, a to jest pułapka? Co? Nie wiem, czy to pułapka. Dobra, otwórzmy. 3, 2, 1, go! A to subskrypcja! Woohoo! Wow! Dzwoneczkiem. Możecie kliknąć tam na dole, ten czerwony przycisk. Wbijamy 500 000. Pamiętajcie, halo, aby subskrybować. Halo, słyszajcie mnie? Kto to gada? Ale kto ty? Nie, to nie ja. Co? A mówię, czemu to słyszałem, ty jakby mówisz, ktoś chrapał? Co to było? Co? To jest grane. Ej, ktoś do nas gadał jakimś dziwnym głosem. A to nie ten osadnik, ten tutaj? Nie. To ktoś z zewnątrz. On tu jest. To Mundrop. To ja. A ja nie chcę Mundropa spotkać. Ej, ale ja chcę Sandropa. Jak on gada? Sandropa. No, weźmy się, schówmy. Zbieraj szybko deski. Dawaj, musimy wytworzyć stół narzędzia. Słyszę, jak on chrapie. Czekaj, trzeba drewno zbierać. A Mundrop... Nie uciekniecie przede mną. Tu zaraz przyjdzie, ale szybko. Nie, no już crafting robię. Dawaj, potrzeba zrobić, dobra, żebyśmy mieli mieczek, jakoś się obronić. Widzę was. O nie, on nas widzi, tak powiedział, dobra. Słyszysz go, Alek? No tak, słyszę, dawaj, crafting dałem. Okej, masz crafting, dobra, no, na górze. Mam 4 deski. Zróbmy ty jakiś mieczyk, żeby się obronić, cokolwiek, wytwórz coś. Jestem już niedaleko, on tu do nas was. Idzie. A Mundro... wytworzyłem patyki, o nie, co ja zrobiłem? No ja też zrobiłem Mundro... patyki, czekaj, kilof robię. A wy, co kilof? Zrób mieczyk lepiej, żeby się obronić mieczykiem. To zrobię kamienne mieczyki nam. Mundropie! Co robicie tam u góry? On widzi nas. Co? Jesteśmy u wie, góry. Gdzie jesteśmy, faktycznie? Tak. Dobra, musimy szybko... Dobra, miecze mam. To ja też mam mieczyk. A dobra, nie, lepiej mieczyk, a masz taki kamienny? Mam kamienny, tak, wrzuciłem ci. To im tak wam nie pomoże. To nie pomoże. Pomoże, mamy miecze, słyszysz? Nie właśnie. Rozwalisz nas. My czekamy na Sandropa, nie żadnego Mundropa. Na płycie szedniemy. Tak o. Pokaż się. Haha, wasze mieczyki wam nie pomogą. Jak nie pomogą? No właśnie. Słyszę jakąś... Ej, jakąś piosenkę, jak tym leczysz szybko tam biega. Słyszę piosenkę, jakbyśmy mieli zaraz zasnąć i cały czas ktoś chrapie. Ej, bo ja się śpiący robię. O nie, Alek, nie zasypiaj! Alek, chcecie nie, spać? Nie śpi, nie możemy spać, ale proszę smile, nie śpi. Bo ja już tak oczy mi się zamykają. Nie. Ja też. Smile, nie rób się śpiący, obudź się. Dobranoc. O nie, on próbuje nas uspać. O, szybko do domku, chodź, nie możemy szybko, zasnąć, musimy nie możemy pobudzić. Zasnąć. Nie śpimy. Zamykaj to. Mam pomysł, do wody skoczmy, obudzimy się tak, jakoś. Do wody, właśnie, woda. Dawaj tutaj. Skaczmy. Okej. Łóżko macie za sobą, możecie głębiej. Głębiej, tak. Okej, moczymy teraz twarze swoje, dobra. No obudzimy się. Od razu lepiej. Dobra, wyłaź. Nic nie da. Okej, jak nie daje, jest zimno. No właśnie, jest noc. Orzeźwiam się wodą. Uważaj, Alek. Musimy czekać na to słońce, zaraz będzie, tak jest! O, zasadzie! W domu macie łóżko, możecie tam iść. Nie pójdę do łóżka! Osadnicy co się zbierają tutaj w ogóle. Smilem, ja pójdę do tego łóżka jednak, bo jestem taki nie, śpiący. Nie idź! Idź do łóżka! Nie możemy iść do łóżka, to Mundrop nas prowadza, my Mundropie, go nie chcemy. Gdzie jest łóżko? Ja chcę spotkać Sandropa. Ej, u villagerowie, ratujcie mnie, a masz ty villagero... Tutaj, w tym domku. Co jest grane? Ten villager lata jak jakiś duszek senny. Co on ducha ma? Nie wiem. To było dziwne, uderzyłem go z miecza, patrz. Tego też uderzyłem. Patrz, i padł. Zostawcie go, on już spał. Ej. Teraz wasza kolej. Jak ktoś pada, to zasypia wieczny sen. O czyli, nie. Czyli śpi cały czyli czas. Czyli Mundrop go dorwał wtedy. Nie, w sensie to jak ktoś padnie, to zasypia, rozumiesz co chodzi? Śpi możemy. Sobie smacznie. Dobra, jest słońce, ha. I co Mundropie? I co? O nie.
Idzie słońce, co powiesz? Nie, je już. Ej, on zasypia. Nie mam siły. Dobrze mu tak. Dobra, pokonaliśmy go. Mundrop nie lubi słońca. Woohoo! Jest, wstaje słoneczko. Haha, dostaje. Wiwat słońce. Dobrze, tak jest. Wreszcie świeży poranek. Nie ma spania, nie ma chrapania. Mundropie, akysz. Przetrwaliśmy tą noc. W końcu. Udało nam się. Dobra, mamy normalny dzień. Mundrop sobie odszedł. I tutaj mamy piękne słoneczko. Czyli chcemy spotkać tego dobrego Sandropa, a nie żadnego Mundropa. Uff, dobrze, że to przetrwaliśmy i dobrze, że nie zasnęliśmy. No bo wtedy byłoby po nas. Świetnie się składa. No, dobra, ale prawie zasnąłem. Weźmy, zróbmy materiały, Alek, dawaj. Róbmy stół do konstruowania, w sensie zróbmy potrzebne rzeczy i chodźmy spotkać sobie Sandropa. Poszukamy go wszędzie, w lesie, poza wioską i tak dalej. To ja zbierę nam sobie farmę. Tak, weź zrób jedzonko, pozbieraj wszystkie potrzebne rzeczy, pójdziemy sobie w podróż i poszukamy w okolicach tego dobrego Sandropa. Zobaczymy, czy go spotkamy, czy on gdzieś tutaj będzie. Ciekawy, jak wygląda. Oglądajcie razem dalej z nami tutaj, bo będzie ciekawie. Ja robię sobie stół własny do konstruowania. O, dziękuję, co ty mi rzuciłeś? Krzew róży? Nie, bez wysady. O, mi róże rzuca, chłopak chłopakowi róże. Ło, ja tego jeszcze nie widział. A po to takie po przyjacielsku. Po przyjacielsku róża. Dobre, to się chyba dziewczynom daje, a nie chłopakom. A widzisz tu jakieś dziewczyny? No właśnie. No nie wiem, dlaczego ty tam dajesz tak. Dobra, biorę sobie 8 desek. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę, wiesz co zrobić? Sikierkę mogę zrobić. To też się nam przyda. O, to brzmi jak sikierka. Plan. Ale wiesz, ej, z kamienia może sikierka będzie lepsza. Czekaj. Ja idę wykopać tam sobie. Ten. O, dobra, dobra. Dobra, no. I możemy też zrobić sobie, poszukać jakichś materiałów lepszych. Czy to będzie kopalnia, czy jaskinia. Musimy się przygotować na spotkanie z Sandropem. A żeby mieć podstawowe rzeczy, no to jest mus. Okej, mamy kamienną sikierkę, super. Ja już mam kamienny miecz i kamienną sikierkę. Pięknie. Masz coś do jedzonka? Mamy ziemniaczki. Patrz, villager akurat sieje. Co? Zobaczcie, jak super. No sieje przede mną tutaj, zobacz. Ty, ale faktycznie. No, przy nas. Pierwszy raz się tak zdarzyłem, żeby tak siał ładnie. Ej, nigdy nie widziałem takiego czegoś. Cześć. Ej, skoczę? Mam normalnie ziemniaka zasiedzonego. Tak. Normalnie ziemniaki, patrz, sieje sobie, chodzi fajnie i mamy ziemniaki za darmo teraz. To ja będę mu zabierał. On się jepa, zabrał mu wszystkie ziemniaki. Moje ziemniaki. Moje patrzy ziemniaki. Się na mnie i na ciebie teraz. On ma tu szmaragdy, można wymienić z nim. Ej, on się zdenerwował chyba. Dwa chlebki. No, zdenerwował się, bo mu wszystkie nasiony mu wziąłeś. A on tak se fajnie sadził. Ej, w ogóle zobaczmy, czy w tej wiosce się nie kryją jakieś fajne skrzynki. Albo jakieś rzeczy. Tutaj mamy kolejny domek. Sprawdźmy jeszcze sobie ten, bo w nim nie byliśmy chyba bynajmniej wcześniej. Jest tu skrzynka, a niestety nie ma. Nie, w innych sadzałeś domkach? Czy nie ma skrzynki? Gdzieś, bo czasami, chyba jeszcze jedna skrzynka była gdzieś tutaj. Czasami są fajne rzeczy, a jakbyśmy mieli szmaragdy albo coś trafili tutaj? Tutaj byliśmy. Nie, tutaj chyba. Byliśmy. O, tutaj nie byliśmy, chodź tutaj. O, będzie skrzynka? Jest? O, masz? Jest skrzynka, no chodź. O, super, co jest? Uwaga, zobaczmy. O, blok złota mamy. Ruda wełna i blok złota? Ale to, zaraz. Ale patrz, jak to słoneczko wygląda takie, trochę. Ej, takie rzeczy się nie respią w Minecrafcie. Coś mi tu nie gra. Może to jest znak jakiś, że tak mamy zrobić? Czekaj, wezmę sobie to do EQ. A może na środek to jest poukładam taki, tak wiesz, portal do przyzywania Sandropa, że trzeba w ten sposób ułożyć na ziemi. A, rozumiem, w taki sposób, okej. A chyba, że go w konstruowaniu spróbujemy. Ciekawe, czy coś się wytworzy, jestem ciekawy. Ej, wiesz co, wejdę sobie do tego stołu konstruowania i sprawdzę, czy da radę coś takiego skonstruować. Dajemy żółtą wełnę po lewej, tak jak to było ustawione. Na dole, na środku blok złota, po bokach żółta wełna. Dajemy no, z prawej strony i nic nie wyszło, nie ma no nic. Nie. Niestety. Niestety to nie działa, ale może tak mamy po prostu ułożyć. No to tylko będę miał tego. No mój pomysł, złota. Dawaj, chodź. Ej, biorę brać szapkę złota, czy nie? Nie, bo zepsuję w portal. To trzeba sprawdzić, czy to przywoła go jakoś. Aha, no dobra, no to nie robię. Korci mnie, widzowie. Chodź tutaj na studni, będzie w wysokim punkcie, fajnie. Tak, szukamy Sandropa. Słońce jest pięknie u góry, mocno świeci. O to chodzi. O, tutaj chodźmy. A tutaj mamy zrobić to? No wydaje mi się, że tak. Chociaż na środku to jakoś zrobić ładnie.
Na środku, ale jakie ci to postawię na środku? Tutaj może? No jakoś? Tutaj ja i dookoła zbiorę, damy czekaj. Żółtą wełnę. Zobaczymy, czy go wytworzymy, czy on tutaj się pojawi. Dobra, to dookoła dajemy sobie tą wełnę żółtą i może w ten sposób on tutaj się gdzieś pojawi. Czekaj, albo w tym lesie, albo na zewnątrz. O, ty jeszcze dajesz sobie deseczki. Przepięknie. O. Zobaczmy, spróbujmy go wywołać. U góry jest słońce, które się błyszczy, mieni, jest super, super mocne i na środeczku ale tak razi. Samo mamy tutaj, no. Bardzo razi. Blok złota odbija te promienie. Smile? To. Weź się odwróć za siebie. Co się stało? No za tobą, popatrz no. Nie, nie gadaj, że on jest za mną, proszę. Proszę, odwróć się, błagam cię. On jest z tyłu za mną, serio? Aha. Nie mów, nie żartujesz? Nie. Czy jest tu koło mnie? Sandrop, proszę, nie rób mi nic, jesteś miły, jesteś wesoły. A nie, nie ma go tutaj koło mnie. No, jest ja tam ciebie, w oddali, no. W tym słoneczku, to on. Stoi uśmiechnięty, błyszczy się. Pojawił Sandrop we własnej osobie. Chodź do podejdźmy niego. Do niego i się z nim przywitajmy. Weźmy wełnę żółtą, wełnę żółtą. Jak on się pojawił, dajemy mu w ten sposób prezent. To złoto ja się mu dam. O nie, zniknął, nie ma go tam. O! Co, jak to nie ma? Chodź, to wszystko zobaczymy. Przez ciebie, Alek. To przez wszystko przez ciebie. No chodź, no, bo zobaczysz, się nie patrzałeś. Tam cię był. No. No dobra, chodźmy. Się nie patrzałeś, no nie ma go teraz. Ej, zaraz. Tam coś biegnie. To jakaś słonecznik i buteleczka czy... biega? To jest gane, widziałem jakby coś tam biegło. Lol, ale tam widzowie dostrzegacie dalej to? Dalej biega. Co? No widzę. Ej, czy to jest Sandrop? Zniknął, nie ma go tutaj. A był w słoneczku. Ucieka pojawił to. Się. Gdzie ty czekaj, czy to nie jest on? Biegnijmy za tym czymś latającym. Chodź, zapomnijmy to. Ej, kim ty jesteś? Nie uciekaj przed nami. Jakaś buteleczka i słonecznik. Patrz, biega na kwiatek. Prawo. Pojaw się. Do kogo nas chcesz sprowadzić? Ej, to lata. Gdzie my mamy iść? Może to chce nam zaprowadzić w pułapkę albo... Czekaj, może tak z blisko się tego nie trzymajmy. Gdzie on? Gdzie zgubiłem to. No i serio, zgubiłeś? Nie wiesz, w którą stronę to poszło? No, nie wiem, poleciało nagle. Ojeju, teraz patrzymy dokładnie, to gdzieś pewnie w trawie jest. Skryło się. O, ja się wystraszyłem tutaj. Ej, to może wróćmy do wioski, może tam będzie. Czekaj, dookoła sprawdzam teraz. Oczy mam bardzo otwarte. Ej, co, kliknąłem. Ej, tu kopalnia jest. Tutaj na prawo. Może do rzeki wskoczył, do wody, co? Czy nie? Nie to czekaj, chyba. Ja zanurkuję, czekaj. Chcesz zanurkować? Biegnę jak ratownik! Delfinie, pływaj ratowniku, łatunku! Jestem delfinem! Delfin, ale gdzie jest ten Sandrop? Nie widzę go! Stoi znowu w tym kółku, słoneczku, jest tam, pojawił się! To chodź, czekaj, szybko, bo nie biegniemy widzę. Do niego, dawaj! Sandrobie, proszę, nie znikaj! O, jest tam! Idziemy do ciebie! To my jesteśmy bardzo mili, nic sobie nie zrobimy. Proszę, ja przywitajmy się. Go już nie podamy ma. Rączkę sobie. No zniknął znowu. A teraz twoja to wina, teraz ty patrzyłeś na niego. Nie, twoja wina, to wszystko mnie nie było, tam ja byłem jak w wodzie. On widzi ciebie, jak on ciebie widzi, to on ucieka. Okej. Okay. Dlatego. To ja mam pomysł, patrz na mnie, patrz tutaj. No, co zrobisz? O, co jest, Gan, jak ty to ściągnęłaś? Może teraz będę lepiej wyglądał, jak myślisz? Tak, może będziesz lepiej wyglądał. Ale gdzie jest Sandrop, no? Może nas na tym, na słoneczku. Ej, zaraz, to słońce się jakby zatrzymało. Cały czas jest na środku. Czekaj, może jakieś wskazówki nam próbuje dać? Skoro się pojawia cały czas w słoneczku, to on coś chce żółtego. To wsadz ale... sam do środka słoneczka w wełnę. To są w ogóle szalkerowe skrzynie. Tak, rzućmy tutaj żółtą tu wełnę dalej no. Mu. Rzuciłem. Ale okay, postaw to. To jest dla niego i też co myślisz, że postawić? Nie, no. Niech tak ma. On to będzie mógł zabrać tej postaci. Tak. Ja mu włożę nasiona buraka. Okej, okay, dobra, dajmy mu nagrodę, dajmy mu jakąś tam zdobyć. On zobaczymy, czy on to przyjmie. Oddalmy się. I no. Teraz to słoneczko obserwujmy. Patrzmy, czy się tam pojawi. Ale chodź, chowamy się za tym Sandropiem. No i ja się schowam, wiesz za czym? Ej, za tym słupkiem, on mnie nie zobaczy, patrz. O, przeleciało. O, patrz. Patrz. Za słupeczkiem się schowię. Co się przeleciało? No, butelka ze słonecznikiem przeleciała. Ej, faktycznie widzę, latająca butelka ze słonecznikiem. O, mleko i mleko. Ma. Co jest grane? Ej, może to jest niewidzialna krowa. Coś mi tutaj śmierdzi. Jakby on używa miksturki, żeby być niewidzialnym, a pije mleko, żeby ściągnąć efekty, nie? Ty, ale... Halo? Zniknął. Jesteś tam? Ty. Sandropie. O, butelka. Ej, butelka tu jest.
Faktycznie, ej, o, wylatuję, wylatuję. Gdzie, ale, gdzie? Czekaj, bo go wypuszczyłeś jeszcze raz. Ale, ogarnij się. Ja się kryję za tym słupem, dobra? I czekamy na niego. Ale to jest pusto, on zabrał to. Ale on zabrał to. No zaraz ja się w nie wkurzę, no. Ej, tam pomysł, weź. On trzyma słonecznik w ręce, więc wróćmy mu słonecznik. No, no to weź, dobra, okej. Mamy dla niego znowu materiał, uciekamy. Oddal się po prostu od tego. Dobra, ja tutaj z drzewkiem. Zobaczcie, kryje się. O, jak elegancko, patrzcie. Jaki ja szpieg, jaki ja tajny. Teraz czekamy na Sandropa. Zobaczymy, czy on przyleci. Sandropie! Ciś. E, słoneczko! Ciap. Ciu. Czy ty siedzisz w wodzie? Widzę. Czekaj. Ciu, idzie. O, zbliża się do słoneczko. Słoneczka, widzę tą butelkę oraz słonecznik. I on składa on jest, się. On jest na niewidzialności. Specjalnie tak robi. Pewnie się o, nie nas boi. Wskoczył. Tak, czekajmy. Może się pojawi. Uwaga. Otworzył skrzynkę. Kolejną skrzynkę, ale to my nie otwieramy, przecież nas tam nie ma, nie? Pojawił się to on, zobaczcie, stoi słoneczku. I co, podejść do niego teraz, czy nie? Jaki robocik. Idź, Alek, z nim się przywitaj, dawaj. No nie, bo ja go wypłaszam cały czas. Dawaj, Alek, powolutku, no, ale może na pewno? Nie zniknie. Tak, powoli. Ty, Alek, zniknie, nie to nie krzycz. Sandropie, nie znikaj, poważnie. Czekaj, wyjmę miecz, bo się boję. Dobra. Nie miecza, nie wyciągaj, oszalałeś? No, ale idź do niego ze słonecznikiem, z kwiatkiem. No nie! Dobra. No nie, serio, zniknął to wszystko przez ciebie! A masz, przepraszam! Za karę, chodź tu! Ja cię zaraz dopadnę! To wszystko przez ciebie, to on ucieka! Bo taki jesteś niedobry! A ty, mały, a ty! O! Odejdź! O, czekaj. A, nie ma, też dostał hita. A kisz ode mnie! No, Mara no. Mi tutaj. A masz! Mamy się, ej! Nie podchodź do mnie! Ty nie ogarnię, nie trafiłem! No patrz, on wot ode mnie, dobra, ogarnij się. Słuchaj, musimy go jakoś zwabić. Może ja tam rzucę i ja teraz podejdę. Ty do niego nie podchodzisz, bo on ciebie się boi, no. I schów tą sikierkę, a nie. Ja dobra, teraz go rzucam do słoneczka. Niech on to ma, niech tutaj ma słonecznik. Niech ma buraka, niech ma krzew róży. Niech ma nasiona buraka, wszystko mu daje. Niech ma ziemniaki, dużo ma tutaj żadnych nagród. Jak on się pojawi, to on to zbiera. On to lubi. Tylko musimy do niego podejść tak, wiesz, spokojnie, miło. A nie tak, dobra. Jak ja z mieczem. Chodź, bo tak, bo no źle zrobiłeś. Chodź tutaj za domek się skryjemy. Ja na dachu czekamy się chowam. Na niego. Okej, ja tutaj się chowam za ścianką. Taś. Czekaj, ja podejdę sobie tutaj, żeby bliżej widać. Żeby było bliżej po prostu widzieć tego Sandropa. O, znowu przyleciał. O, tak. No, jest, dymki są. Ej, nie widzę, zniknął. Co, znowu coś otwiera? Skrzynki. Co on w tych skrzynkach tam kładzie? Pojawił się. To on. Teraz ja podchodzę, to moja kolej. Okej, okay, podchodź, dawaj. Sandropie! Przepraszam, że tutaj cię nawiedzamy, ale znaleźliśmy fajne słoneczko. Jesteś naprawdę przepiękny, a ja miły, nic ci nie zrobię, obiecuję. No właśnie, mogę podejść? Czekaj, Alek, zobacz. Alek tam się kryje. Ej, kiwa ci głową. Ej, Alek jest za dachem tam kryjący się. Kiwa do mnie? No ej, tak, główką macha. To chyba znaczy, że mogę podejść. Okej, okay, powolutku, ostrożnie, skradamy się, idziemy do niego, aby go zobaczyć z bardzo bliska. Jak on się uśmiecha, on jest wesoły, nic nam nie zrobi, na pewno. No zobaczcie tylko, widzi. Wow, wstał, ale wielki. I on jest większy od ciebie. Wow, to jego oczy. Wow, kręci mi się w głowie powoli. Ej, co się mi robi, Alek? Smile, co ci robi? Oszalał, nic się dzieje z moim zostaw ekranem. Zostaw go. O, skoczył na mnie. Zostaw Smile'a. A kiedyś ty, walcz z nim na miecze. A masz ty. Nie walcz. Ty, jaki dziwny Sandro. Zostaw go. On miał być miły. Czekaj, nie rób mu. On chciał chyba mnie zahipnotyzować tym słońcem. No to uratowałem cię. Ale on wygląda. Wow, te spodnie, jakie ma buciki, jaki piękny, taki bici. Dziób działś mój, kochany, ale fajnie, ząbki, jakie prościutkie, ładne, bielutkie i to słoneczko, ojej, ale te buciki najlepsze i trzyma słonecznik, a w drugiej rączce butelkę, pewnie niewidzialność. Ale kciukiem rzuć mu coś. Rzuć mu ziemniaka, może coś ci da. Ta? Zobaczymy. Dobra, to czekaj, patrz, jak się uśmiecha, patrz na ciebie. Słoneczko, trzymaj daj, ziemniaka. Daj. Tak, trzymaj ziemniora. O, wyrzucił coś. Dał mi trawę. Trawę dostał. A jak ci wrzucę nasiona, to co mi dasz? O, nasiona, patrz się, wymieniamy się. Ej, Sandrop chyba lubi się wymieniać, czyli coś lubi dostawać, ale też daje. Jajko słabsze mam. Rzeczy. Co dostałeś? Jajko dostałem. Jajko? No nie. Kurczak się pojawił przez chwilę. Sandropie. Tak, dam ci siekierę. Nie, siekierę, serio? Uuu, wziął ją.
Nie wiem, czy on będzie lubił. Ej, a co ma z tyłu głowy? Czekaj, ja do niego podejdę z tyłu. Jakieś dziwne, dziwną rzecz. Ej, dodał ci. On jakieś kable ma. Co, buraka? Zaraz. Czekaj, ja podejdę od tyłu. Zobacz. Aj, on się... Faktycznie. Jakieś kabelki. Zobaczcie na to. To on jest robotem? To jest panel sterowania. To jest robot podłączony. O, uciekaj, szybko. Nie, Alek, uważajmy na niego. Tak, do nas dobiegnę. To jest robot. Ej, ostrożnie. A może to jest miły robot? Napiszcie mi w komentarzu i Alkowi tak samo, co możemy mu powiedzieć albo co możemy zrobić. Co lubi Sandrop, waszym zdaniem? Piszcie komentarze, cokolwiek wiecie, a przypnę wam serduszko. Też możecie wbić na mojego Facebooka, napisać do mnie, zaobserwować mnie. Mam tam moje zdjęcia i też Instagrama. Alek tak samo ma, więc wpadajcie na nasze social media, obserwujcie, a ja sobie później sprawdzę, kto klika, kto wbija. No i też cztery ostatnie filmiki. Trzymajcie się i do jutra! Siemanko!